Witam Państwa serdecznie, przy mikrofonie Rafał Olszak, psycholog kliniczny i psychoterapeuta, który w tym drugim odcinku na temat psychopatów i ich ofiar zamierza Państwu udzielić kilku takich uniwersalnych, na tyle na ile jest to możliwe, porad związanych z tym, jak sobie radzić z psychopatami, czy też jak unikać relacji z tego rodzaju problematycznymi osobami. Na wstępie jednak chcę bardzo serdecznie podziękować mecenasom kanału. To właśnie dzięki nim tego rodzaju audycje powstają, także wielkie dzięki. A teraz przechodząc już pomału do sedna, może taki krótki spis treści. Najpierw udzielę kilku takich ogólnych wskazówek na temat tego, no jak w ogóle unikać i zapobiegać wchodzeniu w problematyczne relacje z psychopatami. Potem kilka takich też ogólnych wskazówek podam Państwu, następnie bardziej konkretne rzeczy powiem na ten temat. No a wreszcie na samym końcu przedstawię zgodnie z obietnicą z poprzedniego filmu no, trzy typy podatności na zranienie, po to abyście Państwo wiedzieli, czego możecie się po sobie spodziewać i co w związku z tym należałoby z tym począć. Ok. No dobrze, ale na samym początku to chcę jeszcze jedną rzecz tutaj wyraźnie zaznaczyć. W trakcie tego nagrania będę posługiwał się określeniem pewnie głównie psychopata. Nie znaczy to jednak, że z tym problemem mają do czynienia wyłącznie mężczyźni. Także przyjmijmy, że niezależnie od tego, czy zaznaczę, że chodzi mi też o psychopatki, no to w każdym razie należy przyjąć do wiadomości, że gdy używam słowa psychopata, no to to może być osoba dowolnej płci i dowolnej orientacji. Kolejna kwestia, jaką warto bym tutaj zaznaczył, to fakt, że ja będę mówił o osobach dorosłych, chociaż, jak Państwo być może wiecie, czy, czy domyślacie się, przynajmniej zadatki na psychopatę mogą mieć też osoby młodsze, nastolatkowie albo bardzo, bardzo młodzi dorośli powiedzmy. Może być wtedy za wcześnie na diagnozowanie tego zaburzenia osobowości, ale no już pewne rzeczy widać. Zresztą no niektóre kwestionariusze pozwalające właśnie diagnozować tę dolegliwość, nawet no pytają o różnego rodzaju doświadczenia w młodości, więc nie jest ten etap bez znaczenia. No ale przyjmijmy, że ja tu będę mówił o osobach dorosłych, ok? No dobrze, to teraz kilka takich ogólnych porad. A jak się ustrzec relacji z psychopatą? Po pierwsze, radziłbym oceniać potencjalne zagrożenie, tak trochę na wyrost. Jeżeli intuicja podpowiada nam, że coś jest niehalo, że coś jest nie tak, że wszystkie te informacje, o których gdzieś tam wcześniej słyszeliśmy na temat psychopatów, zaczynają w kontekście kontaktu z daną osobą jakby nabierać bardzo realnych kształtów i no, zaczyna na naszej głowie pojawiać się taka czerwona lampka bezpieczeństwa i słyszymy ten alarm, to spróbujmy troszeczkę pogłośnić ten sygnał, bo lepiej jest jakby no, z większą dozą ostrożności do tego tematu podchodzić, aniżeli później nagle obudzić się z ręką w nocniku, gdy jest już po nie w czasie. Krótko mówiąc, gdy mamy wrażenie, że wchodzimy na pole minowe, bo partner, partnerka albo ktoś inny zaczyna postępować w sposób budzący nasze uzasadnione podejrzenia, no to rzeczywiście należałoby tym bardziej być ostrożnym. Jeśli jest to możliwe, to dobrze byłoby się wycofać w porę z takiej relacji, no, nie zawsze jest to proste, bo psychopaci nieźle się kamuflują. Poza tym będę też jeszcze mówił o tym, że osoby podatne na zranienie właściwie no, skłonne są pewne sygnały ostrzegawcze lekceważyć. Albo no, trochę psychopata może ich przyciągać jak magnes, swoją, swoim charakterystycznym stylem bycia. No więc, jakby jest to trudne, ale na tyle, na ile jest to możliwe i na tyle, na ile człowiek zna siebie, no to dobrze byłoby, gdyby dostrzegał, że jakoś takie to magnetyczne przyciąganie jakieś takie dziwne tutaj nie w porę się pojawia, no i to mogłoby budzić pewne zastrzeżenia. Następna kwestia, no to, to nie łudźmy się naiwnie, że uda się tego psychopata, z którym ewentualnie już zawarliśmy jakąś znajomość w sposób radykalny i szybki zmienić. A już zwłaszcza, że, że dałoby się go jakoś ekspresowo odmienić. I nie łudźmy się tym, że uda się go zmienić naszą miłością, naszym poświęceniem, oddaniem, przymykaniem oczu na pewne niefajne sprawy. To niestety tak nie działa. Jak wspominałem w poprzednim materiale, no zmiana jest procesem bardzo trudnym w tym wypadku, a przede wszystkim czasochłonnym, więc na pstryknięcie palcami to się po prostu nie stanie, nawet pomimo wytężonych starań a psychoterapeuty czy całego zespołu, a co dopiero gdzieś tam pojedynczej osoby, no, która będzie starała się swoją miłością naprawić drugiego człowieka. Jeśli ktoś ma się zmienić, to już ostatecznie jeśli chcielibyśmy ewentualnie rozważać relacje z daną osobą, no to postawmy taki warunek, że ok, spoko, ale to ty najpierw przepracuj swoje problemy, wykaraskaj się ze swoich jakichś trudności życiowych, tak, wyjdź z tych zakrętów, uporaj się ze starymi sprawami, pozamykaj rozdziały, czy, czy, czy że udaj się na terapię, aby rozprawić się z tym, z tamtym, tym, czy o tym, z jakimś nałogiem, z Jakimś problemem, z jakimś innym kłopotem, i dopiero wtedy ewentualnie słuchaj, możemy spróbować jakoś znowu prowadzić pewne rozmowy. Dopóki jednak tak miałoby się nie stać, to, 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 to nie ja tutaj wyznaczam granicę. No, skoro tak to miałoby działać, to ja po prostu w to nie wchodzę. Grzecznie i kulturalnie stanowczo jednak tutaj no po prostu zaznaczyć, że nie jesteśmy zainteresowani wdawaniem się w jakąś relację, no dopóki ktoś miałby się ze swoimi problemami nie uporać. Po prostu tutaj obowiązuje zasada trochę taka jak na wjeździe na skrzyżowanie, no należy zachować szczególną ostrożność, bo różnie to może być, no ale jeżeli widzimy, że nie fajnie się dzieje to najlepiej byłoby zatrzymać się no i zrobić krok wstecz. Poza tym, no, nie zakładajmy sobie klapek na oczy i porzućmy myślenie życzeniowe. Nie idealizujmy drugiego człowieka. Ja rozumiem, że to może bywać bardzo trudne. Ta, ta porada może być kłopotliwa w użyciu. Zwłaszcza gdy ktoś jest zauroczony, no, to tak troszkę mu się włącza to idealizowanie, ale to ten. Te tendencje można starać się przynajmniej w jakiejś mierze okeoznać albo puścić w ogóle wodze fantazji i totalnie popłynąć, lekceważąc całkowicie ryzyko. No, co byłoby zachowaniem bardzo no, nieroztropnym. A zatem, gdy już się przyłapiemy na tym, że nam zaczyna główka pracować na rzecz usprawiedliwiania czy jakiegoś idealizowania tego drugiego człowieka, no, to należałoby to też odebrać jako sygnał ostrzegawczy. I wskazuję tutaj Państwu, że jest to sygnał, który nie pochodzi de facto z zewnątrz, ale z wewnątrz. Nie lekceważmy swoich odczuć, swoich intuicji, my Mężczyźni też mają męską intuicję, tylko kobiety mają swoją kobiecą. Także pamiętajmy o tym, że jak coś nam nie zgrzyta, coś nam nie działa, coś nam nie pasuje, coś się nie składa, no to nie lekceważmy tego. Jeśli to się pojawia raz na ruski rok i jeżeli to jest takie tam od czasu do czasu, nic wielkiego, no to, to to można oczywiście pominąć. Jeśli jednak to się jakoś częstotliwość tej te sprawy powtarza i jest to silne odczucie no to wówczas naprawdę warto byłoby je uwzględnić w swojej ocenie sytuacji. No, a jeśli chodzi o jeszcze inne sposoby na ograniczenie ryzyka relacji z psychopatą, no to warto dawać sobie czas, tak troszkę dać sobie na wstrzymanie i na spokojnie poznawać ludzi w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, nie wchodzić jakoś gwałtownie, na zbyt yy, radykalnie, zbyt głęboko, ostro, jakby od razu, a hura, w relacje, bo to przypomina trochę tak, takie okoliczności, jak ktoś skacze na główkę do. Wody nie, nie zbadawszy uprzednio jej głębokości. No można się nieźle tam połamać, więc no nie zalecałbym tego. Ja rozumiem, że niektórzy, zwłaszcza ludzie w młodym wieku albo osoby no niezbyt dojrzałe emocjonalnie, więc też może w młodym wieku, ale też może trochę starsze, no mają te, takie pragnienie, takie może poczucie samotności, silne, które sprawia, że gdy jakoś na, nadarza się okazja wejścia z kimś w znajomość, no to jakoś tak pośpiesznie trochę to reagują, na to reagują, ale dobrze byłoby tutaj okiełznać rumaki, trochę przystopować, bo te galopujące tempo, no właśnie czyni człowieka bardzo często podatnym na zranienie. Jeśli między wami jest coś szczerego, autentycznego, jeżeli miłość rozkwita i jakby dobrze prognozuje wasza znajomość, to fakt, że sobie dacie trochę na wstrzymanie jakby e, przecież nie, nie, nie złamie jakby karku temu uczuciu, ono może po prostu troszeczkę wolniej, ale i tak rozkwitnąć, więc więc nie ma potrzeby tego jakoś tutaj no, wykonywać jakichś gwałtownych ruchów. Zwłaszcza, że psychopaci najprawdopodobniej najczęściej tak jest, chociaż różnie to bywa niestety, no, mogą właśnie cisnąć. aby jak najszybciej, jak najprędzej pewne rzeczy robić, o których już Państwu to w sprawach opowiadałem poprzednim razem, więc tu nie będę się powtarzał, natomiast na, no, warto wobec tego tym bardziej no, nie, nie śpieszyć się za nadto. Jeśli ktoś jest podatny na jakiś powierzchowny urok, na jakieś gadżety, jakieś takie rekwizyty, jakieś teatralne gesty, no to taka osoba też trzeba sobie tutaj powiedzieć może być bardziej podatna na to, że, że miałaby się stać ofiarą psychopaty, no więc dobrze byłoby bardziej dorośle spojrzeć na pewne rzeczy, bo psychopata no, lubi sobie jakoś tak podkreślać swój status, swoją pozycję, czy jakieś swoje maniery. W jakiś taki sposób, który no, przykuwa wzrok, przyciąga i, no, i jesteśmy skłonni na, na podstawie tych rzeczy. W, Wyciągać daleko idące wnioski, że to, to, to jest ktoś z wyższych sfer, albo że to jest ktoś szczególny, wyjątkowy, no, komu nie należy by odmawiać. No, nie, bez znaczeń, nie, nie przez przypadek tak się dzieje, że psychopaci czasem no, kłamią że są jakimiś żołnierzami gdzieś tam skądś, że, że, albo jakimiś nie wiem, osobami, które przeszły coś wyjątkowego, coś szczególnego, mają za sobą bardzo trudne doświadczenia i tak trochę wzbudzają wówczas współczucie, albo no, jakieś inne niebywałe historie opowiadają często w takiej ilości, że można by jakby cały serial na tej podstawie nagrać, więc to też mógłby być sygnał jeżeli no, napotyka się na swojej drodze ktoś takiego, wow, że w ogóle o rany i, i naprawdę no, to, to tak szybko wszystko się zaczyna wówczas dziać, sprawy toczą się prędko, no, to, 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 to rzeczywiście warto byłoby no, po prostu trochę przyhamować. A teraz kilka bardziej konkretnych spraw chcę Państwu powiedzieć. Natomiast, no jak widzicie, ponieważ no zawsze należy uwzględnić indywidualną osobę, konkretną sytuację, no to te porady siłą rzeczy są dość ogólnikowe. No jeżeli coś jest uniwersalne, to siłą rzeczy może nie być adekwatne w stosunku do każdej sprawy, każdej okoliczności. No trudno jest tutaj udzielić takich no, porad, które będą pasowały do każdej jakby, sytuacji, więc miejcie Państwo to na względzie, ale jeszcze trochę ten wątek rozwinę. Natomiast jeśli chodzi o te konkrety, po pierwsze, prawdopodobnie już po wdaniu się w relację z psychopatą, no niektórzy mogą wręcz już jakby być po małżeństwie z psychopatą, a no, będziecie Państwo mieli jakiś mętlik w głowie. Może nawet doświadczycie objawów podobnych do tego, jak manifestuje się tzw. syndrom sztokholmski no więc będziecie bronić własnego oprawcy, racjonalizować, usprawiedliwiać go, jakoś go wybielać, może nawet kryć, może nawet robić dla niego alibi. Niewykluczone też, że będziecie sami siebie obwiniać za to, co dzieje się w interakcji z psychobatą, jakbyście to wy byli odpowiedzialni za jego naganne postępowanie lub wręcz akty przemocy. Ale pamiętajcie, Państwo, jedną zasadniczą sprawę. Absolutnie nic nie usprawiedliwia agresji, nie usprawiedliwia przemocy. Nawet jeżeli to wy w którymś momencie byliście agresywni, a mogło się tak zdarzyć pod wpływem presji, stresu, albo ze względu na to, że też sami możecie mieć coś na sumienie, bo tak się może zdarzyć, no niewątpliwie. No to druga strona, jeśli nawet wy jakoś zachowaliście się nieodpowiednio, no to miała prawo do samoobrony owszem, a jakże. No ale mogła też oddalić się, czy jakoś odsunąć, wyznaczać granice, tak oddalić od was na bezpieczną odległość, a nie nad wami pastwić w odwecie. Więc nawet jeżeli to wy popełniliście błąd, to nie usprawiedliwia złego traktowania z drugiej strony jeśli ta druga strona nadal pozostuje zaangażowana w to wszystko. No to trzeba naprawdę, jakby poszukać kogoś, kto mógłby Państwu pomóc, uwzględnić te, te, te sytuacje i, i określić, czy nie wpadliście dwoje ludzi w jakąś taką spiralę agresji, czy też rzeczywiście tylko jedno z Was jest ofiarą, a ta druga osoba jest raczej psychopatą. Trudno jest to ocenić niekiedy samemu, no zwłaszcza gdy naprawdę związek jest bardzo dramatyczny. No, ale w każdym razie, jeżeli by się dało, no to najlepiej byłoby się nadmiernie nie obwiniać za złe zachowania partnera. Jeżeli macie się za coś obwiniać, to za to, co sami niefajnego zrobiliście, a nie za cudze. No i jeżeli jesteście w jakimś kontekście ofiarą, no to uznajcie, że tak faktycznie jest. Niektórym ludziom jest bardzo trudno przyznać, że stali się ofiarami. Nie dotyczy to wbrew pozorom tylko mężczyzn, chociaż im niejednokrotnie w sposób szczególny jest trudno przyjąć do wiadomości, że byli ofiarą przemocy czy złego traktowania, bo to jakby nie wpisuje się w koncepcję bycia mężczyzną, że się jakby wdało w związek, w którym było się niszczonym, więc mężczyźni często trwają w zaprzeczeniu i nie dopuszczają do siebie w ogóle takiej wiadomości, że, że mogli stać się ofiarą. Natomiast, jeśli tak rzeczywiście było, no to należy ten fakt uznać, i no, po to, aby coś później z tym fantem móc zrobić. Bywa również, że to kobiety nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że były ofiarami. Z różnych względów one również no, trwają w zaprzeczeniu, no, ale warto otworzyć oczy i przyjrzeć się temu, jak wygląda sytuacja, bo jeśli źle się dzieje no to trzeba zacząć działać, żeby się ratować. No jak się stoi w pożarze, no to pierwszy, pierwszy objaw to może jest go gaszenie, ale jak się nie da, no to trzeba uciekać. Druga sprawa jest taka, że dobrze byłoby nie działać jakoś gwałtownie. Nawet jeśli ja wspomniałem przed chwilą o ucieczce, to ta ucieczka może mieć bardzo różny charakter. Jest wielce prawdopodobne, że po uwikłaniu się w relację z psychopatą bądź psychopatką, no, zajmie trochę czasu uwolnienie się od tego. Czasami, wyplątanie się, całkowite wyplątanie się z relacji z psychopatą, może w ogóle nie być możliwe. No, zdarza się tak, że w takim związku, no, na przykład, dochodzi do poczęcia dziecka, dziecko przychodzi na świat. No i wówczas, nawet po rozwodzie, no, będzie się miało prawdopodobnie do czynienia z tą osobą, no bo w końcu jest to rodzic tego dziecka, i on no, z mniej lub bardziej jakichś takich dobrych powodów może chcieć mieć z tym dzieckiem do czynienia, no czasami po to, aby jakoś nim grać, jak kartą przetargową. No, ale w każdym razie ta, ta osoba będzie powracać jak bumerang do naszego życia, może się pojawiać. No i wówczas no, to, to jest taka okoliczność szczególnie uciążliwa, no bo tak naprawdę, no tak definitywnie to się e, może nie dać zakończyć znajomości z tą osobą, chociaż istnieje też takie prawdopodobieństwo, że to się samo rozejdzie po kościach. Bo psychopata może stracić zainteresowanie rodziną, dzieckiem, psychopata może trafić do więzienia, nie wiem, gdzieś wyjechać, zupełnie gdzieś na drugi koniec świata, no różnie to może być. No więc taka osoba faktycznie może zniknąć z naszego życia, nie jest to jednak przesądzone. Przesądzone. Potrzebny jest więc po prostu plan działania, żeby nie uciekać jakby tak gorączkowo, tylko z, z, z rozsądnie, tak? z jakimś roztropnym podejściem do tego zagadnienia. Nie byłoby jednak niczym nadzwyczajnym, gdyby ktoś nie bardzo wiedział, jak ten plan właściwie powinien wyglądać. Bo to nie jest wbrew pozorom taka prosta sprawa. Sytuacje życiowe, życiowe bywają niezwykle skomplikowane, złożone, w znacznej mierze nieprzewidywalne, więc może to przerosnąć niejedną osobę, zwłaszcza jeśli doszło już do takiej konstelacji rozmaitych czynników i sytuacji w relacji, że no, może być to coś, co przerośnie każdego. I właśnie dlatego przejdźmy do następnej sprawy. W zmaganiach z psychopatą nie należy radzić sobie samemu. Oczywiście w pewnym zakresie, no to tylko samodzielnie można pewne działania podjąć, natomiast chodzi mi o to, że należy raczej szukać pomocy, wsparcia, angażować inne osoby, zamiast na przykład robić pewne rzeczy niejako jakby tak pod konspiracją. I tak najczęściej ludzie z otoczenia mogą widzieć, że jesteście w związku z psychopatą no więc ukrywanie tego jest w gruncie rzeczy właściwie całkowicie zbędne no bo jeżeli na przykład w domu są ciągle awantury, jakieś historie, partner czy partnerka wraca pod wpływem alkoholu no to przecież sąsiedzi, ludzie z zewnątrz czy rodzina zdają sobie z tego sprawę może być im wygodnie jakby o tym nie mówić, nie pytać o to jakby nic nie doradzać, trzymać się z dala na dystans ale ci ludzie najczęściej po prostu to wiedzą więc jeśli ogranicza państwa Jakiś wstyd, żeby o tym nie mówić, że to należałoby ukrywać, no to ten wstyd może być jakby zupełnie nieadekwatny, bo i tak ludzie skłonni są, jakby te rzeczy już dostrzegać, więc no szkoda fatygi. A ze wstydem to jest tak, że to jest taka emocja, która czasem składa, skłania nas do ukrywania pewnych spraw. No tak ona działa, natomiast no, niekiedy należy postąpić właśnie w, w odwrotnie. Tak? Ona nadal jest pomocna, bo ona, ona działa trochę tak, jak, jak w sytuacji, gdy mamy do czynienia z kompasem, który pokazuje nam północ, podczas gdy my chcemy iść na południe. Kompas wskazuje nam północ i to jest dla nas w zupełności wystarczające, bo wystarczy, że będziemy szli w przeciwnym kierunku i dojdziemy do celu. I ze wstydem niekiedy zdarza się podobnie. No jeżeli ktoś dostanie wysypki w innym miejscu i może mieć taką chęć ukrywania, tego niepokazywania, nieafiszowania, no to nie byłoby to roztropne, bo raczej należałoby pójść z tym do dermatologa albo innego specjalisty od takich spraw, czyli przełamać ten wstyd. A zatem nie żyjmy całkowicie pod dyktando wstydu, tylko uwzględnijmy to jako pewną wskazówkę, że jeżeli jesteśmy w związku, w którym doświadczamy tak silnego wstydu, to chociaż mamy bardzo silną ochotę to ukrywać, to to właśnie oznacza, że coś należy z tym bajzlem zrobić i się ratować, tak? w tym sensie, że no szukać po prostu pomocy. Natomiast rozumiem, że no osoby będące w związkach z partnerami o psychopatycznych skłonnościach, które jednocześnie, na przykład, są uzależnione od alkoholu czy od hazardu, no mogą mieć taką właśnie chęć do tego, aby jakby tego światu nie komunikować jakby to ukryć. Natomiast poza tym, jeszcze czasem zaszczuta, zastraszona czy skołowana, albo wychowywana w dysfunkcyjnej rodzinie, czy też nie dysfunkcyjnej, ale no nie do końca działającej jak należy, osoba, której się wmawiało, że dzieci ryby głosu nie mają, no może być skłonna do trzymania pewnych rzeczy w tajemnicy ponad miarę. Ale utrzymywanie spraw w sekrecie jakimś no jest czasem właściwie kryciem własnego oprawcy, co mu oczywiście sprzyja, a nawet umożliwia bardziej zuchwałe działania, a niekiedy wręcz sprawia, że robi się dla niego alibi, że, że się tak usprawiedliwia, uzasadnia jego złe postępowanie. Więc nie jest to wskazane, aby jakby no trzymać to tylko w sekrecie i jakby samemu sobie radzić sobie wyłącznie, ponieważ no można też i należy szukać wsparcia. W kontakcie z psychopatą, jeśli da się to zrobić i nie jest to nader ryzykowne, no warto, się, warto w miarę możliwości wyznaczać pewne zasady i określać jakieś reguły. No, niestety nie zawsze da się to zrobić, ale te, jak wspominałem, natężenie zaburzeń osobowości może być różne, więc czasem daje się dogadywać, więc no, nie należy zupełnie rezygnować z tej opcji. Natomiast może uznajmy, że właściwie jest to dalece ograniczone, ale tutaj jest jeszcze jedna istotna kwestia, o której chcę Państwu powiedzieć. Jeżeli tych zasad nie da się postawić samemu psychopacie, to należy przynajmniej wyznaczać pewne reguły samemu sobie. I takie reguły to mogą być na przykład: nie ulegać więcej komuś, nie ulegać jakiejś pokusie, gdy ktoś nas uwodzi gdzieś tam, albo nachodzi, żeby nie wpuszczać po prostu tego chaosu do swojego życia. Nie dawać psychopacie pieniędzy, taka może być reguła, no, jacyś problematyczni krewni czasem i stąd i ni nachodzą, niby tacy mili, tacy życzliwi, ale tak naprawdę to nam zaraz z mieszkania może coś zniknąć, albo będą próbowali od nas wyciągnąć pieniądze, a gdy nie będziemy chcieli im ich dać, no to może być jakaś jazda, mimo to... Należy się wstrzymywać z dawaniem tych pieniędzy, no bo jeśli byśmy je dali, to ta osoba się nauczy, że pod wpływem jakiejś presji czy manipulacji no jesteśmy skłonni jej ulegać, no i to będzie dla niej taka lekcja, że właściwie można nas doić. Więc, no, nie należy dawać ludziom takich lekcji, bo oni będą z nich bezwzględnie korzystać. Um, inną regułą może być nieratowanie psychopaty z opresji. Kiedy on się wpakuje w jakieś problemy, no to musi wziąć za to odpowiedzialność i nauczyć się radzić sobie z tym samemu. Natomiast jeżeli mielibyśmy go wyręczać, no to on właściwie tym bardziej skłonny będzie źle postępować, bo ma koło ratunkowe, które tutaj za niego będzie załatwiać sprawy, no a tym samym my będziemy jakby cały czas wciągani w te niefajne historie. Inną regułą, no to mogła być reguła, żeby nie kłamać w jego imieniu. Jeżeli zawali, nie będzie w stanie pójść do roboty, to nie dzwonić do jego szefa i nie mówić, że o, taki chory, taki biedny, kiedy tak naprawdę zapił i ma kaca, albo tyle przegrał w kasynie, że po prostu jest totalnie załamany, rozbity, ma jakiegoś głębokiego doła, bo całą noc gdzieś tam siedział i, i grał, no i w rezultacie nie nadaje się do niczego. Nie kryć. Kolejna zasada, no to może być też taka zasada, żeby się z psychopatą nie spotykać, no jeśli nie mieszka się z nim pod jednym dachem, no wtedy jest sytuacja bardziej skomplikowana, no ale na przykład psychopata może gdzieś wydzwaniać, coś oferować, jakoś nas nachodzić, jakoś na randkę wyciągać, albo no ni stąd, ni zowąd pojawić się w naszym życiu, no na to szczególnie podatni bywają mężczyźni, którym może być trudno trochę... Zrezygnować z oferty, gorącej oferty, że tak powiem, ale kobiet też ten problem potrafi dotyczyć. Szanowni Państwo, krótko mówiąc, reguła tu jest taka: nie chcecie mieć chaosu w swoim życiu, to go nie wpuszczajcie do swojego życia. No i chyba wspominałem już o tym, żeby po prostu nie łożyć na psychopatę. No, jeżeli Państwo będziecie utrzymywać kogoś takiego, to ten ktoś no, będzie na Was żerował, a to chyba nie jest zbyt dobry pomysł, prawda? Te porady, które ja tutaj wygłaszam, mogą być niekiedy bardzo trudne do urzeczywistnienia. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja wiem też, że te porady mogą być wobec tego dalece niezadowalające w pewnych kontekstach. Dlatego, jak wspominałem we wcześniejszym punkcie, należy szukać pomocy, wsparcia. No bo jeżeli skontaktujecie się z konkretną osobą, no to ona rozważy wasze możliwości, przyjrzy się waszej konkretnej sytuacji. I najczęściej nie będzie to jedna osoba, ale cały zespół. No więc warto to wziąć pod uwagę. A jeśli chodzi o to łożenie na psychopatów, to to jest też w ogóle temat jeszcze z innych względów problematyczny, ponieważ no mamy, ośmielę się tak powiedzieć, że mamy chore prawo alimentacyjne. I to nie chodzi tylko o alimenty na rzecz osób, które są bardzo dobrze wykwalifikowane w zakresie tego, jak kogoś wmanewrować w związek, uprawiać jakieś kłusownictwo seksualne, tak zwane, odbić komuś męża, kogoś, kto jest zamożny, wpływowy, no i potem jakby i tak doprowadzić do tego, że dojdzie do rozstania, więc można później otrzymywać alimenty od kogoś takiego samemu, no, utraciwszy odpowiedni poziom życia. Można kogoś wmanewrowywać w dzieci. No, to, to będę Państwu jeszcze opowiadał o, o tym. Jak to wygląda dzisiejsze fałszywe równouprawnienie, ale to nie w tym odcinku. Natomiast wszystko to jest jeszcze naprawdę, szanowni Państwo, mały pikuś. Zdarzyć się jednak może tak, że to Wasz jakiś toksyczny rodzic zgłosi się do Was po alimenty, bo mamy takie przepisy, że jeśli rodzic popadnie w niedostatek i zostanie tam spełnionych kilka jeszcze innych kryteriów, no ta osoba może dochodzić wsparcia ze strony swoich dzieci. No i nawet sądy są skłonne przyzdawać alimenty rodzicom, którzy utracili prawa rodzicielskie, bo byli tak patologicznymi rodzicami. No i wówczas no, będziecie skazani na to, że będziecie łożyć na swoich czasami, nie twierdzę, że zawsze i że wszyscy, bo nie, wszyscy, no, nie zawsze tak jest oczywiście, no ale jeżeli wasz rodzic był psychopatą, no to możecie mieć bardzo hardkorowe przeprawy pod tym względem. I to będą przeprawy alimentacyjne, no i jakby usankcjonowane przez rozmaite instytucje. W takiej sytuacji, niestety, pozostaje no, w miarę możliwości z tym walczyć. A jeśli już nie da się tego zrobić, no to radykalnie akceptować, że część waszych pieniędzy będzie przeznaczana na takie cele. No, ale najlepiej byłoby temu zapobiegać tak bardzo, jest to, jak to jest tylko możliwe. I to jest taka też wskazówka dla osób, które na przykład. Na przykład widzą, że konkretny rodzic bardzo źle robi, bardzo źle czyni, a mimo to nie w sądzie coś tam nie, nie ubiegają się o pozbawienie kogoś praw rodzicielskich, bo, bo im się nie chce, bo to jest zbyt kłopotliwe, bo to jest zbyt problematyczne. No i później na stare lata dzieci na przykład mogą nie mieć nawet tego argumentu, że przecież ten rodzic to był patologiczny, pozbawiono praw, nie ma żadnych jakby dowodów na to, że, że to on się mną opiekował i tak dalej. Ja rozumiem, że sądy i tak potrafią dać wówczas alimenty takiemu rodzicowi, jednak częściej są skłonne uwzględnić ten fakt. No i jest możliwość, że że przynajmniej po te alimenty będą niższe, albo że no nie zostaną ostatecznie zasądzone. Jakkolwiek na ten temat to ja już nie mam siły dłużej mówić, więc nie będę się wypowiadał, bo to jest zjawisko zatrważające. Zwłaszcza jeżeli rodzic dopuszczał się naprawdę nagannych działań wobec dziecka, a później dziecko ma jeszcze do tego rodzica łożyć, no to to się po prostu w głowie nie mieści. No ale ale no, no może zejdźmy z tego tematu, to idźmy dalej. Jeśli nie jest to absolutnie niezbędne i jeżeli nie ma się wyraźnej, naprawdę znaczącej przewagi nad psychopatą, no to nie należy mu wyjawiać, że wiemy, z kim mamy do czynienia. Bo dotychczas może to nie było przeze mnie jakoś tutaj zaznaczane, ale naprawdę jeśli się widzi, że ktoś albo nawet mam, gdzieś tam się słyszało, gdzieś dostało jakieś informacje od kogoś, że ma się do czynienia z psychopatą, lepiej to zachować dla siebie. Po co się tej osobie tym chwalić, czy, czy ją wyzywać, gdzieś tam jej zarzucać, że jest taka siaka, czy owaka. Nie. Najlepiej wówczas z takiej relacji, na tyle na ile się da, wycofywać się jak rak. To znaczy idziemy sobie tyłem, i mówiąc metaforycznie, no nie odwracamy się plecami od psychopaty, a, a raczej patrzymy mu na ręce i rachujemy jego słowa, żeby nie dać się wciągnąć w jakąś dziwną historię, bo z psychopatami to naprawdę są tworzone opowieści bardzo dziwnej treści, niejednokrotnie, więc trzeba uważać tak, na jego ruchy i też na swoje ruchy, bo w przeciwnym wypadku może wyniknąć z tego coś bardzo niefajnego. Jeśli psychopata będzie doskonale świadom, że my już sobie zdajemy sprawę z tego, z kim mamy do czynienia, no to on może no, zachowywać się jeszcze bardziej ofensywnie, no i może to stać się zdecydowanie bardziej brutalne. Czasem możemy tak trochę pograć w jego grę, w jego, na jego zasadach, no na tyle, na ile jest w naszym interesie, to żeby się po prostu wyplątywać z relacji. Trudno będzie jednak wykorzystać tę przewagę, jeżeli on będzie świadom, że my już żeśmy go zdemaskowali. No, ale też warto tutaj zaznaczyć, że czasami niestety trzeba się pogodzić z pewnymi stratami. Jeśli plan był mądrze przemyślany, no to te straty raczej i ofiary będą ograniczone. Wspominałem też o tym, aby nie wykonywać gwałtownych ruchów, bo wtedy straty mogą być bardzo duże. No ale niekiedy trzeba się pogodzić w ogóle ze stratami, takimi jak czas, wszystkie te stresy, te nerwy. No bo to nieuchronnie może nastąpić. Ludzie wpadają w jakichś takich toksycznych, problematycznych związkach w tak zwaną pułapkę utopionych kosztów, że już tyle z tym byli, tyle temu poświęcili. No, że naprawdę trudno jest im te inwestycje porzucić, ale niekiedy jest to nieuchronne, bo w przeciwnym wypadku wali się głową w mur. A ten mur to może być najeżony zardzewiałymi gwoździami jak w filmie Piła, jeżeli mamy do czynienia z psychopatą. Niezaciekawy ciekawy scenariusz. Dobrze, to idźmy dalej. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, to nie należy wydawać się w otwartą walkę z psychopatą, bo ona może być wprawdzie bezkrwawa, ale może być bardzo dramatyczna, bo psychopata dla zwycięstwa jest w stanie naprawdę rozmaite rzeczy robić, żeby komuś coś udowodnić, żeby kogoś wdeptać, żeby wdeptać w podłogę, żeby go sprowadzić do parteru, żeby zatriumfować. No dlatego uczucia psychopata jest naprawdę przekraczać rozmaite granice. No i jakby w myśl zasady, że celu święca środki, no może posunąć się do rzeczy niebywałych. No zwłaszcza, że psychopaci bywają ludźmi nieobliczalnymi, a zatem niebezpiecznymi, nie tylko dla innych, ale i dla siebie, no, ale w każdym razie w tym wypadku mówimy o tym, że może to się źle skończyć dla ofiary. Żeby była jasność, ja tutaj mówię w taki dosyć negatywny sposób o psychopatach. Pamiętajmy jednak, że jest to zaburzenie osobowości, coś, nad czym warto pracować, i prawdopodobnie wśród tak wielu widzów, którzy oglądają te moje filmy, może być też osoba o tego typu skłonnościach i tutaj taki mały akapit ode mnie dla niej. Drogi psychopato, jeśli tego słuchasz, to naprawdę rozważ no, konsultacje z jakimś dobrym ekspertem. Najlepiej, żeby to był bardzo y, doświadczony psychoterapeuta, jakim ja niestety aż tak bardzo doświadczonym nie jestem. No bo to trzeba mieć już dziesięciolecia praktyki, żeby no, takiemu wyzwaniu podołać. To, to, to uczciwie tu przyznaję. Natomiast rozważ to, bo w przeciwnym wypadku nie tylko życie ludzi, z którymi będziesz się zadawał, będzie ruiną, ale Twoje życie też będzie jednym wielkim pogorzeliskiem. Ja rozumiem, że Ty może w jakiejś mierze jesteś już przyzwyczajony do tego. Że ruina jest wokół ciebie, ale naprawdę twoje życie nie musi tak wyglądać. Możesz funkcjonować w, w pewnej mierze lepiej i raczej no, w sprzyjających okolicznościach przyrody przebywać, aniżeli no, żyć w dramacie, powodować dramaty no, i ocierać się o rozmaite problemy, które no, nie są ci na pewno do szczęścia niezbędne, prawda? No dobrze, a teraz tak, wracając do ofiar. Konfrontacja zdaje się być czasami nieunikniona. No ale gdy tak ma się stać, to nie należy tego robić, no, jeśli tak jeśli dałoby się, w pojedynkę. To znaczy, należy mieć przynajmniej jakichś świadków albo wsparcie odpowiednich służb i pomoc prawną. Czyli nie mam tu na myśli konfrontacji na zasadzie, że ktoś do kogoś z pięściami startuje, chociaż. No, niekiedy tak może się zdarzyć. Natomiast taką konfrontację w sensie bardziej ogólnym, mówiąc tak trochę metaforycznie, niezależnie od tego, czy to ma być jakaś prawna utarczka, czy coś jeszcze innego, no to dobrze mieć pomoc. Jeśli ktoś znajduje się w niebezpieczeństwie natomiast, bo psychopata mu grozi, albo jakoś go nachodzi, stosuje stalking lub coś takiego, no to należy kontaktować się z policją albo z telefonami zaufania. A które no, jakoś bardziej dalej państwa poprowadzą i gdzieś przekierują. Jeśli chodzi o te numery, to niektóre z nich podam państwu na stronie, do której link jest w opisie tego filmu. Okay? No dobrze, i zmierzając powolutku do podsumowania, chcę jeszcze powiedzieć tak. Psychopata to osoba, która może walczyć za wszelką cenę. Czasami trzeba dać temu psychopacie czy psychopatce wygrać. Po prostu, jeśli on zatriumfuje i no już jakby będzie miał tą satysfakcję, że był górą, no to niejednokrotnie może się zdarzyć, że on odpuści. Że on już sobie da spokój, już zacznie szukać gdzieś tam innych wrażeń, innych jakby celów, tak się niekiedy zdarza, i to ja bardzo często słyszę od swoich pacjentów takie historie, że Dopóki się jakoś w zaciekle z psychopatą walczyło, no to to była taka matnia, były oskarżenia o rzeczy niebywałe, jakieś cuda, wianki się w sądach działy, historie potworne, dramatyczne. Natomiast gdy się już rzeczywiście uległo i się przegrało, no, w ograniczonym i rozsądnym zakresie rzecz jasna, tak jak mówiłem no, zmniejszając straty tak dalece jak to się dalej da, jednak się przegrało no, to może okazać się paradoksalnie że właściwie psychopata odpuści będzie miał w nosie pewne sprawy będzie je lekceważył, zajmie się zupełnie czymś innym no i no, no, po prostu czasem lepiej jest lepiej jest odpuścić niż jakby toczyć wojnę, bo wojna może trwać całymi latami w sądach no, a wiecie Państwo, jak to jest z sądami. Nie muszę chyba tego nikomu tłumaczyć. Wymiar sprawiedliwości ma tyle czasem do czynienia wspólnego ze sprawiedliwością, co nie wiem, co krzesło z krzesłem elektrycznym. Także no, trzeba to niekiedy przyjąć na klatę, no i na to nic nie poradzimy. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Ludzie podatni na zranienie, czyli ci, którzy są podatni na psychopatów, zwłaszcza ci, którzy jakoś się uwikłali w jakieś bardziej długotrwałe relacje z psychopatami, niezwykle często mają własne problemy natury psychologicznej. Ja rozumiem, że to jest bardzo niewygodne, to może powodować u wielu osób, które tego słuchają, opór, jakiś sprzeciw, bo mogą nie być gotowe na przyjęcie jakby takiej informacji, że ludzie często dobierają się pod względem pewnych zaburzeń i że to jest nieprzypadkowe, że akurat się stworzyło związek z psychopatą. Nie dzieje się tak absolutnie zawsze, w ogóle w psychologii nie ma takich pojęcia jak nigdy albo zawsze, ale w każdym w tym razie nie jest to rzadkim zjawiskiem, a więc trzeba jakby, pomimo faktu, że ta informacja jest przykra, niewątpliwie, no przyjąć jakby fakt, że istnieje takie ryzyko, że skoro zacząłeś żyć z psychopatą i trwało to jakiś czas i uwikłałeś to, wszedłeś w to albo weszłaś w to. No, to istnieje prawdopodobieństwo, że sam masz do przepracowania pewne sprawy, i też dobrze byłoby, abyś skonsultował się ze specjalistą, aby uzyskać fachową diagnozę no i ewentualnie zacząć pracę nad sobą, bo te problemy, o których tutaj mówię, mogą być dosyć poważne na tyle, że trudno byłoby się z nimi uporać w pojedynkę. Wymieniałem parę tych rzeczy już poprzednim razem, no ale mogą, mo, może to być pewien jakby bagaż doświadczeń, czy też no nazwijmy to taki jakby posak rodzinny, jeśli dorastałeś czy dorastałaś w dysfunkcyjnej rodzinie, mogą to być też jakieś własne, przynajmniej łagodne zaburzenia osoby. Jak osobowość czasem histrioniczna, a może predestynować do bycia z psychopatą, no bo psychopata lubi takie widowiskowe postaci, zwłaszcza kobiety, bo to u nich najczęściej ten typ zaburzenia osobowości się pojawia, które są trochę takie błyszczą, tak swoim seksapilem kuszą, więc przyciągają, no więc psychopata może sobie wziąć za płód honoru, żeby taką kobietę zdobyć. No i innym problemem może być osobowość narcystyczna, a to na przykład z tego względu, że narcyst twierdzi, o ja tu go naprawię, no nie ma mocnych na mnie, ja ja ją naprawię, ja ją łożę, ja jego tutaj odpowiednio sobie owinę wokół palca. No jak, no kto? No ja bym nie dał rady go sobie tutaj wychować. Nie ma mocnych, ja sobie poradzę. No więc narcyz może być tak skupiony na poczuciu własnej mocy, że nie zauważy, że w kontakcie z psychopatą w istocie jest bezradny. Także no różne mogą być tutaj kłopoty, które warto jakby wykluczyć, bo być może wcale ich nie masz, ale dobrze byłoby wykluczyć. Bo w przeciwnym wypadku grozi ci coś, coś takiego jak wpadnięcie z deszczu pod rynne. Naprawdę często zdarza się że po prostu ludzie wchodzą z jednego toksycznego związku w inny toksyczny związek, albo w inny związek, który dopiero zaczyna się robić toksyczny. No, a skoro już o tym mowa, to na koniec, chcę krótko podsumować, jakie są typy podatności na zranienie. I wydaje się, że one są trzy zasadnicze, natomiast warto mieć na względzie, że w różnych konfiguracjach one mogą występować. Mogą częściowo się tak trochę przenikać albo się zmieniać w czasie. Okay? Więc to nie jest tak, wiecie Państwo, no, no, na papierze takie trzy szufladki, no to to ładnie wygląda, ale w realnym życiu to wszystko jest bardziej skomplikowane, więc no, trzeba o tym pamiętać. Pierwszy to podatność na zranienie o typie seryjnym. I to jest bardzo popularne, to znaczy, ktoś wchodzi w jeden toksyczny związek, potem wchodzi w kolejny, potem znowu, i po 30 czy 35 roku życia ląduje u psychoterapeuty i mówi, że miała pasmo za sobą jakichś fatalnych zauroczeń, właśnie jakichś pogmatwanych, dziwnych relacji. No, i dzisiaj jest dużo różnych jakby przyczyn tego stanu rzeczy i nie zawsze to przesądza, że ktoś faktycznie ma ze sobą problem, bo można mieć w jakiejś mierze pecha, no ale jeżeli ktoś za długo trwał i nie wychodził w porę z relacji, widząc ewidentnie sygnały ostrzegawcze, no to już zupełnie inna rozmowa. Zwłaszcza, jeżeli pewien schemat się powtarza. No to wtedy ten typ seryjny jest bardziej prawdopodobny. Drugi typ to podatność na zranienie o typie chronicznym. No i tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś wchodzi w relacje i może w nich naprawdę bardzo długo trwać. Czasem może to być zaledwie lub raczej aż jedna toksyczna relacja, no bo jeżeli jest się osobą współuzależnioną w związku z Osobą, która jednocześnie cierpi na chorobę alkoholową, na nauk hazardowy, oprócz tego ma zaburzenia osobowości i trwa się w związku z kimś takim całe długie lata, no to z takiej osoby w pewnym momencie staje się wrak człowieka. No i co ciekawe, mogę Państwu tutaj napomknąć, że takie osoby często przychodzą do psychoterapeuty z takim zamówieniem, jak zmienić partnera, co jest niemożliwe, bo przecież no, na terapii pracuje się tylko z daną osobą, a nie gdzieś tam z kimś trzecim, kto na przykład nie chce zmiany, nie zamierza się zmieniać, wcale jej nie oczekuje. A drugie zamówienie to jest takie, jak nauczyć się żyć z toksycznym partnerem, żebym ja tak nie chorował, nie chorowała, żebym ja się tak nie denerwował, żebym nie miał depresji, nie miał doła, no to, to, to jest trochę takie pytanie, jak... Jak zrobić, żeby mnie nie parzyło, gdy stoję w ognisku? O, to, to jest z cyklu takich pytań. No więc, ze zrozumiałych względów, te współprace z takimi osobami, gdy no, próbuję im się zwracać uwagę, że są w ognisku, no to one się kończą, bo ci ludzie no, mają określone zamówienie. No, czasem da się je częściowo jakoś zrealizować, ale no, zazwyczaj no, nie jest to wystarczająco zadowalające. I wreszcie jest też trzeci typ, jest to typ podatności na zranienie, który ja określam jako typ pełen złudzeń. No i to dotyczy osób, które właśnie no, wchodzą, zauraczają się, idealizują partnerów. W ogóle jest to często związane z jakimś takim miłosnym matrixem, z takim ultra, hiperromantycznym podejściem do tematu. Ludzie się czarują, jakoś, jakoś podchodzą do, tego, do tych swoich związków, do tych swoich uczuć no, w taki, taki sposób, że właściwie bardziej fantazjują, zadłużają się we własnych wyobrażeniach na temat partnera, Aniżeli w tej osobie, którą no, mają faktycznie pod dachem. No i to jest bardzo kłopotliwe, ponieważ no, rozstanie się ze złudzeniami jest jedną z najbardziej trudnych rzeczy dla człowieka, jakie on może dokonać, gdyż czymś, do czego ludzie są szczególnie przywiązani, jest wiara w swoją rację. A ta wiara w rację, to sami Państwo wiecie, do czego doprowadza, bo historia ludzkości to jest nie tylko wojna o, o zasoby szeroko pojęte, ale przede wszystkim to są wojny ideologiczne i wo, wojny na tle wiary, w imię wiary. No więc to, to poczucie, że ja mam rację, jest czymś, co no, sprowadza na człowieka jako jednostkę i w ogóle jako społeczeństwo no, czasem ogromne problemy, katastrofalne wręcz. Kłopoty, no i nie inaczej jest w przypadku tego rodzaju podatności na zranienie. I to tyle, szanowni Państwo, z mojej strony. Na koniec raz jeszcze chcę bardzo serdecznie podziękować patronom tego kanału. Wielkie dzięki za Wasze wsparcie. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.